Środa, 10 lipca, Krzysztof Stawiarski, zapraszam na Telefakty. Pomysłów na zagospodarowanie dawnej bazy MZK nie brakuje. Może być piękny plac zabaw na przykład. Dbajmy o zwierzęta w upalne dni. Wysokie temperatury bardzo źle wpływają na samopoczucie niektórych zwierząt. Poszukiwani wolontariusze. Wejdź na stronę www.szlachetnapaczka.pl. W 2022 roku Miejski Zakład Komunikacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zmienił swoją siedzibę. Teren po dawnej bazie przy Alei Jana Pawła II stoi niewykorzystany. Zapytaliśmy więc mieszkańców, co według nich powinno się tam znaleźć. W listopadzie minie 2 lata, odkąd Miejski Zakład Komunikacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zmienił siedzibę. Nowa baza miejskiego przewoźnika została wybudowana przy ulicy Samsonowicza. Tam poza budynkiem administracyjnym znajdują się myjnia, warsztaty z wyposażeniem i plac manewrowy dla autobusów. Uruchomiliśmy też fotowoltaikę. Dzisiaj mamy ponad 200 kW mocy fotowoltaiki na terenie bazy i też planujemy ładowanie autobusów w ten sposób, aby to się odbywało w dzień, przynajmniej w okresie tutaj wiosna-lato. Dzięki temu część tej energii rzeczywiście jest ze słońca i ona rzeczywiście jest za darmo. Od połowy lat 60. baza Miejskiego Zakładu Komunikacji mieściła się przy Alei Jana Pawła II. Po dawnych lokatorach zostały budynki i duży plac. Teren jest zamknięty i póki co niewykorzystany. Baza MZK parę lat stoi pusto. Pana zdaniem, co potrzebne jest tej części miasta? Co by się tu przydało? No ja wiem. No jakiś pawilon dobry albo coś. No. Market? Może być i market. Chociaż no tam są, no ale tu w tym rejonie nie ma. Mieszkańcy pomysły na zagospodarowanie placu mają. I niekoniecznie na tym terenie, przy jednej z głównych ulic w sąsiedztwie bloków mieszkalnych, powinien powstać market. Może być piękny plac zabaw na przykład. Parkingi, o, bo brakuje parkingów. Ja to uważam, że najlepiej to jakby był jakiś wybudowany blok. Jakiś tańszy dla młodzież, to nie ma teraz za co kupić mieszkania. No co, niech zrobią skatepark. Z dzieciaki będą jeździć, a co? Kolejny. Pewnie, że tak. Niech ruszą się dzieciaki, niech się bawią. Teren po bazie przy Alei Jana Pawła II to własność gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Spółka MZK z tytułu gospodarowania na tym terenie do gminnej kasy wpłaciła rocznie 2 miliony złotych. My na tą chwilę jeszcze dzierżawimy ten teren, znaczy dzierżawimy, tak naprawdę to sprawujemy tak zwany nadzór. Tam jeszcze są miejsca parkingowe. Do końca czerwca na placu stały stare autobusy miejskiego przewoźnika, które po zakupie nowej floty do MZK zostały wycofane z ruchu. Jak dodaje prezes Kateusz, teren jest przygotowany do przekazania właścicielowi. Gdy żar leje się z nieba, to szukamy ochłody, najczęściej nad wodą. Aby odpoczynek nad akwenem był bezpieczny, trzeba przestrzegać pewnych zasad. Latem, gdy słupek rtęci w termometrze rośnie, szukamy ochłody nad wodą. Odpoczywając nad zbiornikami wodnymi należy zachować ostrożność, a przede wszystkim zdrowy rozsądek. Stosowanie się do kilku zasad może uratować zdrowie, a nawet życie. Unikać niestrzeżonych plaż, unikać nieznajomych rewirów, tam gdzie są ratownicy przebywać raczej, dlatego że tam są sprawdzone rejony, tam gdzie jest woda, gdzie jest ostrzeżenie, że tu możemy się kąpać, to przygotowane są dna sprawdzane, tam nie ma szkieł, tam nie ma jakichś zbędnych rzeczy. Są to tereny takie zabezpieczone dla pływających ludzi. Niestety, nadal mimo apeli wielu osób korzysta z wodnych kąpieli po spożyciu alkoholu. Nasza czujność jest osłabiona, nasz refleks jest osłabiony, rozszerzają się naczynia. Człowiek traci, poci się nad wodą, szczególnie słońce, ciepło, traci elektrolity ważne dla zdrowia. Naczynia są rozszerzone u człowieka. Wchodzi do takiej zimnej wody, dostaje szoku termicznego, może dostać zawału udaru. A po drugie, jak to mówimy, refleks jest opóźniony. Statystyki utonięć są przerażające. Latem w Polsce niemal każdego dnia co najmniej jedna osoba traci życie pod wodą. W 2023 roku w Polsce utonęło 450 osób, w tym 204 osoby podczas wakacji. A jak się zachować, gdy widzimy topiącą się osobę obok?
Jeśli mamy możliwość, jesteśmy na jakimś ośrodku wypoczynkowym, gdzie jest dostępność jakichś środków typu rzutka, możemy spróbować dorzucić do tej osoby taką rzutkę. Jeśli to jest to odległość w naszym zasięgu, ewentualnie możemy coś podać. Staramy się nie podpływać do takiej osoby, ponieważ człowiek tonący może jeszcze nas wciągnąć pod wodę, przez co będzie dwie osoby zagrożone, poszkodowane, a nie jedna. Dlatego i wołamy od razu o pomoc. Jeśli w pobliżu są ratownicy wodni, od razu ich wzywamy. Jeśli jest znaczna odległość, żeby skrócić ten czas, oczywiście podnosimy ręce i krzyżujemy je. To jest taki znak, sygnał, wołanie o pomoc. Brawura i brak wyobraźni często kończą się tragedią. Upały dają się we znaki nie tylko ludziom, ale również zwierzętom. Na właścicielach spoczywa obowiązek zadbania o to, aby miały cień i zawsze świeżą wodę do picia. Choć lato i wakacyjny czas zachęcają do spacerów, coraz wyższe temperatury nie sprzyjają zwierzętom. Właściciele zarówno zwierząt domowych, jak i gospodarskich mają obowiązek zapewnić im odpowiednią ochronę przed wysokimi temperaturami. Wysokie temperatury bardzo źle wpływają na samopoczucie niektórych zwierząt. Nie mówię, że wszystkich, tak? O czym musimy pamiętać? Przede wszystkim skrócić czas spaceru, tak? Jeżeli temperatury są powyżej 25-26 stopni, ten spacerek powinien być krótki z tym zwierzakiem. Zawsze pamiętamy o tym, że jeżeli wybieramy się na taki spacer, żeby mieć przy sobie wodę, tak? Dla takiego zwierzaka, ponieważ nam w takim słońcu chce się pić, zwierzęciu także, prawda? Właściciele psów i samochodów muszą pamiętać, aby nigdy nie zostawiać zwierząt w gorących, dusznych pomieszczeniach lub w nagrzanym samochodzie. Absolutnie nie zostawiamy psa bez wentylacji w samochodzie, tak? Jeżeli mamy coś do załatwienia, czy w sklepie, czy poza tym, lepiej zabrać takiego zwierzaka. W większości sklepów już można wejść ze zwierzęciem, natomiast nie ma takiej możliwości, aby zwierzak został w samochodzie, prawda? Jeszcze przy zamkniętych szybach, ponieważ ta temperatura w tym samochodzie, jeżeli nawet mamy 25-26 stopni na dworze, ona rośnie do 40-50 stopni. Absolutnie nie wolno. Wtedy, jeżeli taki zwierzak jest zostawiony, mamy też prawo wybić szybę, zgłosić służbom i wtedy są nieprzyjemności. Zwierzętom gospodarskim oraz domowym przebywającym na zewnątrz właściciel ma obowiązek zapewnić dostęp do cienia i świeżej wody. Nie bądźmy obojętni, jeśli widzimy zwierzę potrzebujące pomocy lub źle traktowane, przebywające w nieodpowiednich warunkach, zgłośmy sprawę właściwym służbom. Od 2001 roku działa Szlachetna Paczka, jedna z największych akcji społecznych w Polsce. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy w ostatniej edycji 17 tysięcy rodzin w potrzebie otrzymało pomoc. Osoby, które chcą wesprzeć akcję, teraz mają na to szansę. Szczegóły w materiale. Ruszyła rekrutacja wolontariuszy i wolontariuszek do Szlachetnej Paczki. W Polsce około 1 800 000 osób żyje poniżej progu ubóstwa skrajnego. Szlachetna Paczka jest jednym z największych programów społecznych w Polsce. Co robi wolontariusz? Wolontariusz to taka osoba, która idzie do rodziny. Spotyka się z rodziną, która jest czasem w bardzo ciężkiej sytuacji. Poznaje jej historię, rozmawia z nią. Tworzy opis tej rodziny. Potem uzupełnia dokumentację, kontaktuje się z darczyńcą, z taką osobą, która normalnie nie spotkałaby tej rodziny. To jest darczyńca, taka osoba, która ma się czym podzielić. Wolontariusz łączy te dwa światy, osoby potrzebujące i tej osoby, która przygotowuje szlachetną paczkę. W tym roku poszukiwanych jest ponad 10 tysięcy osób. Co zrobić, aby zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki? Wejdź na stronę www.szlachetnapaczka.pl. To pierwsza rzecz. Druga, wyślij swoje zgłoszenie. Ono nie jest bardzo skomplikowane, dasz radę. Trzecie, czekaj na kontakt rekrutera. To taka osoba, która umówi się z Tobą na pierwsze spotkanie online. Będziecie mieli okazję porozmawiać ze sobą, wyjaśnić wszystkie rzeczy, porozmawiać o obowiązkach wolontariusza. I czwarta rzecz, co Ty możesz zrobić? Możesz wejść na stronę szlachetnapaczka.pl i po prostu dowiedzieć się, jak działamy. Rokrocznie tysiące wolontariuszy i wolontariuszek angażują się w wolontariat w ramach Szlachetnej Paczki. To osoby, które nie godzą się na obojętność wobec najbardziej potrzebujących.
Wolontariat ogromnie mi pomógł. Tak naprawdę ta miniona edycja paczki, ale także w trakcie całej edycji poznawałam siebie na nowo. Dużo bardziej doceniam to, co obecnie mam. I w momencie, kiedy pojawiłam się u rodziny i rodzina mówiła mi o tym, że potrzebuję kilogram cukru albo mąkę, a ja wiem, że mogę sobie na to pozwolić każdego dnia i nie jest to żaden dla mnie wysiłek, to też pokazuje mi, jak wiele mam i doceniam jeszcze bardziej i jeszcze mocniej moją rodzinę. Wolontariusze paczki docierają do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, poznają ich karierę i pośredniczą w przekazywaniu pomocy zorganizowanej przez darczyńców. Szlachetna paczka pozwoliła mi wyjść ze swojej bańki. Żyłem w bańce, gdzie myślałem, że problemy nie istnieją, bądź są tylko w książkach. A szlachetna paczka pozwoliła mi zobaczyć, że problemy są prawdziwe i mamy wpływ na nie. Możemy pomagać ludziom, zmieniać ich życie. I to jest to, dlaczego tutaj jestem. W ostatniej edycji szlachetnej paczki pomoc otrzymało 17 tysięcy rodzin w potrzebie. I ten moment kulminacyjny był, kiedy głowa rodziny, 80-letni mężczyzna, wziął mnie na stronę i uścisnął moją dłoń, mówiąc po cichu, że dziękuję. To było takie bardzo uderzające. W takich momentach czuć, że warto jest być wolontariuszem. Bez wolontariuszek i wolontariuszy nie byłoby szlachetnej paczki, bowiem to oni są jej sercem. Wielkimi krokami zbliża się Wielki Ogień. Festiwal imienia Miry Kubasińskiej rozpocznie się w najbliższy piątek i potrwa do niedzieli. Na scenie Ostrowieckiego Browaru Kultury usłyszymy m.in. Kasię Kowalską. Z kolei na krzemionkowskie spotkania z epoką kamienia, które odbędą się 20 i 21 lipca, zapraszają pracownicy Ostrowieckiego Muzeum, którzy zdążyli już zorganizować cykl wakacyjnych zajęć dla dzieci. Wakacje to czas zabawy i beztroski. Wzięli to sobie do serca pracownicy Ostrowieckiego Muzeum. Z myślą o najmłodszych przygotowali szereg atrakcji. Tworzyliśmy własne hasło, później je zaszyfrowywaliśmy i chowaliśmy kartki, żeby przeciwna drużyna nie mogła ich znaleźć. Było to też tak przystępnie, że nie nudziły się. No i było oprócz tego też bardzo dużo zabawy na świeżym powietrzu, jakieś przekąski też takie, no i zabawy integracyjne, żeby te dzieci mogły się ze sobą zaprzyjaźnić. Zajęcia zorganizowane zostały w ramach Lata w Pałacu. Uczestnicy zwiedzili wystawę stałą oraz ekspozycje czasowe, Uzbrojony po zęby i Na serio rzeźby Henryka Cichockiego. Dzieci mogły się przy tym wykazać umiejętnościami plastycznymi, ozdabiając drewniane figurki oraz porcelanę. Ja filiżankę ozdobiłem. Od środka tak trochę, nie wiem, jak taki fioletowy kolor. I tak z boku takie te górne, takie pozłacane. Dzieci przyznają, że dużo frajdy sprawiło im spotkanie z żołnierzami 103 Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Państwo tutaj przygotowali też ciekawe zajęcia, bo dzieciaki mogli wziąć udział w ćwiczeniach z musztry. Było też szkolenie z pierwszej pomocy, także mówiliśmy o ważnych tematach. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się żywe lekcje historii. Przebrani w stroje z danej epoki rekonstruktorzy, barwnie opowiadając o przeszłości, potrafią przenieść najmłodszych w czasie. Pan Mateusz Klewicki, który jest rekonstruktorem, opowiadał o tym, jak wygląda dzień na planie filmowym. Dzieci mogły też przymierzyć stroje, dotknąć rekwizytów, także też było wiele emocji w tym dniu. Z pierwszego turnusu muzealnych zajęć w Pałacu Wielopolskich zadowoleni są mali uczestnicy, a także ich rodzice. Pani Sandra, która każdego dnia towarzyszyła swoim córkom, docenia połączenie zabawy z nauką. Bardzo lubimy chodzić po muzeach. Lubimy poznawać historię i oglądać różne dzieła, czy to właśnie porcelany, czy obrazy, rzeźby. Maluch z nami też dzielnie chodzi.
A zdecydowałyśmy się na te zajęcia, no bo wiadomo, są wakacje, to żeby dzieci się nie nudziły, a żeby spędziły czas przyjemnie i pożytecznie. Drugi turnus Lata w Pałacu zaplanowano na przełom lipca i sierpnia. W międzyczasie pracownicy Ostrowieckiego Muzeum nie będą próżnować. Miłośników historii i archeologii zapraszają na krzemionkowskie spotkania z epoką kamienia, które odbędą się 20 i 21 lipca. Wczoraj setne urodziny obchodziła pani Helena Mirowska, mieszkanka gminy Sadowie. Dostojnej jubilatce życzenia złożyli przedstawiciele samorządu powiatowego i gminnego. Były życzenia, kwiaty i upominki. W imieniu całego zespołu redakcyjnego pani Helenie składam życzenia urodzinowe 200 lat w dobrym zdrowiu. A w dzisiejszych Telefaktach to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. W nocy 20 stopni Celsjusza, wiatr 11 km na godzinę, ciśnienie 1016 hektopaskali, biometr niekorzystny. Jutro 33 stopnie Celsjusza, wiatr 14 km na godzinę, ciśnienie 1015 hektopaskali, biometr niekorzystny. Ponadto synoptycy zapowiadają burze zarówno w nocy, jak i jutro. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.